jesteśmy w Leśnej Hucie Szkła, skąd taka nazwa Leśna Huta. Tutaj w roku 1350, oczywiście mam na myśli Karkonosze, już były budowane pierwsze leśne huty. Dlaczego w lasach? Ponieważ chodziło przede wszystkim o opał, o drewno, drewno bukowe. To były tylko bukowe lasy w Karkonoszach, ale 400 lat palenia drewna sprawiło to, że wszystkie bukowe lasy zostały wycięte ze Szklarskiej Poręby i z Karkonoszy. A wręby po tych lasach wyciętych nazywane były po prostu Szklarskie Poręby. I stąd nazwa miejscowości Szklarska Poręba. Szkło powstaje z piasku kwarcowego i ten piasek kwarcowy też tutaj właśnie u nas w Karkonoszach występuje. Są to najczystsze złoża piasku kwarcowego, jedne z czystsze w ogóle na świecie. Jest to czysty dwutlenek krzemu. Mieszamy go jeszcze z topnikami, dodajemy saletrę, sodę, potaż, dolomit i jeszcze wiele innych topników. Razem mieszamy, wsypujemy do pieca, ustawiamy około 1400 stopni i po upływie 8 godzin mamy płynną masę, zupełnie, zupełnie bezbarwne. Do barwienia szkła używamy tlenków metali i co niektórych minerałów. Jak to się odbywa? Jak do tego piasku dosypiemy na przykład tlenek żelaza, to szkło przybierze nam barwę zieloną. Tlenek żelaza i tlenek chromu barwi szkło na kolor zielony. Jeśli do piasku kwarcowego do wytopu dosypiemy złota, otrzymamy szkło o kolorze różowym. Jeśli wsypiemy nadmanganian potasu, szkło będzie miało kolor fioletowy. Jeśli wsypiemy kobalt, uzyskamy jedno z piękniejszych szkieł o takim bardzo mocnym, chabrowym kolorze. Jeśli wsypiemy selen, szkło będzie miało kolor czerwony, a jak kadm, to kolor żółty. Jeszcze jest jeden bardzo ważny barwnik, jest to węgiel, czyli minerał, który barwi nam szkło na kolor brązowy. I stąd te wszystkie kolory. Pozostałe kolory uzyskujemy przez kombinację różnych tlenków i minerałów razem wytopionych, tak jak w malarstwie mieszamy farbki, tutaj mieszamy różne tlenki, minerały, żeby otrzymać barwę pośrednią. Ostatnia huta szkła, która była drewnem opalana, znajdowała się na osiedlu Orlim w Jakuszycach. Ona została otworzona w 1782 roku. Była to ostatnia huta, która była właśnie drewnem opalana, a tu już w Szklarskiej Porębie istniała huta, która była opalana gazem z drewna i to był rok 1842. I te huty jeszcze jakiś czas istniały razem. Nieważne czym palimy, ważne, żeby była temperatura. Ale ta ostatnia huta, budynek tej ostatniej huty jeszcze stoi na osiedlu Orlim. Jest to schronisko. Jeśli kiedykolwiek ktoś będzie w górach na osiedlu Orlim, to budynek, który tam stoi, to jest właśnie pozostałość po ostatniej hucie szkła, która była drewnem opalana.